Tomasz Jaroszek, Doradca TV i małe podsumowanie 2016 roku. Zanim przejdziemy do projektów w 2017 i do tych wszystkich wideo, które mam zamiar Wam przygotować, chciałbym najpierw Wam delikatnie podsumować moje finansowe... Porażki i sukcesy 2016 roku. Oczywiście mówię tu głównie o tych inwestycyjnych. Ja jeszcze wtedy nie publikowałem żadnych wyników e, stricte publicznie. Widzieliście spekulacje na Deutsche Banku, czasami mówiłem o jakichś konkretnych rzeczach, typu, że inwestuję gdzieś w rosyjskiego rubla, czy coś tam mówiłem o bitcoinach, ale tym razem bardzo konkretnie, na czym się przejechałem, na czym zarobiłem, a w kolejnych nagraniach już konkrety na 2017. To mnie ogląda od dłuższego czasu. Ten wie, że mam swoją działalność gospodarczą. W 2015 roku oprócz tego miałem jeszcze drugą firmę, konkretnie spółkę Zoo, zajmującą się marketingiem dla małych firm. 2015 rok zamknąłem absolutnie i uważam, że był to chyba mój najgorszy rok z możliwych, bo nie da się robić dwóch rzeczy jednocześnie dobrze. Prowadziłem dwie firmy i to był ewidentnie błąd. Jedną zdecydowałem się zakończyć i prowadzę już w 2016 roku tylko i wyłącznie swoją działalność. Dzięki temu udało się zamknąć ładnie rok. Znaczy ładnie w porównaniu z 2015 rokiem, no bo jak widzicie, 300% wzrostu przychodów to wygląda to wow, ale nie ma tam żadnej magii, po prostu w końcu skupiłem się na tej działalności, na której potrzeba. Więc yy, rok zamknął się bardzo ładnie i mam nadzieję, w 2017 roku, żeby taka proporcja tego, jak pracuję dla klientów, czy jako konsultant biznesowy, czy tworząc różnego rodzaju projekty. Będzie się zmniejszała względem bloga i vloga, żebym po prostu mógł dla Was więcej nagrywać i więcej pisać. Więc 2016 rok pod tym względem zamknął się ładnik, w 2016 roku byłem też zaangażowany dużo bardziej na rynkach kapitałowych. W 2015 roku, prowadząc dwie firmy jednocześnie, zaglądałem na tę giełdę. Czasem zrobiłem jakąś transakcję, ale generalnie większość kapitału była włożona w biznes lub po prostu była poduszką finansową. No i giełda oczywiście spadła na boczny tor. W 2016 było dużo lepiej. Moje inwestycje wypracowały niecałe 20% zysku. Uważam to za wynik bardzo dobry i tu mówię głównie o portfelu polskich akcji. W tym portfelu oczywiście były spółki, które radziły sobie bardzo dobrze, były takie, które radziły sobie słabo lub średnio lub były blisko zera i to też jest ok, bo cała sztuka portfela polega na tym, że kilka spółek zarabia dużo, dużo więcej. A jak większość tych spółek jest w okolicach zera czy kilku procent, to i tak jest super, bo ten wielki wynik robią tylko te spółki, które były wstrzelone idealnie. Były też porażki i o tym możecie wszystkim przeczytać też w tekście dołączonym do tego wideo. Moją największą porażką ubiegłego roku była spółka Getin Noble. Tak chciałem ładnie łapać dołek w sektorze bankowym, wymyśliłem sobie Getin, który był w ogóle można powiedzieć najbardziej zagrożonym tymi wszystkimi politycznymi reformami, bo nie dość, że mamy podatek bankowy, z którego się jakoś tam wymigali, do tego mamy przede wszystkim obietnice kredytów we frankach i polisolokat, więc tutaj były naprawdę czarne chmury nad Getinem, bardzo agresywnym na tym polu. Stwierdziłem, że złapię dołek, no i złapałem tak, że zakończył się rok na prawie minus 30%. Na szczęście to była mała kwota, bo takie spekulacje zawsze robię małymi kwotami, to było kilkaset złotych i 2017 już się zaczął lepiej, ale to była największa porażka roku. Z kolei spekulacyjny przykład, który znacie z vloga, to jest Deutsche Bank i bank po drugiej stronie. Bank, który zarobił już ponad 70%, i tam tylko stop loss idzie delikatnie do góry. Była to dobra modelowa spekulacja, czyli kupienie na bardzo fajnym dołku. Z bardzo małym ryzykiem, no i teraz tak naprawdę tylko trzymanie pozycji, żeby już na tym absolutnie nie stracić, można tylko zyskać więcej. I do tego będzie dograne kolejne wideo, żeby wam wytłumaczyć dokładnie, na jakiej podstawie takie spekulacje można wykonać. Oczywiście wszystko bardzo ostrożnie, bo ja to robię w celach edukacyjnych. Najgorsze, co może być, to jest ślepo kopiować jakiekolwiek rozwiązanie, które zobaczy się w necie. Naprawdę, każdy może nagrać filmik w necie o inwestowaniu, i to jest bardzo zły pomysł, żeby takie rzeczy kopiować. W 2016 roku byłem głównie przy polskich akcjach, dosłownie pojedyncze przypadki kupowania akcji zagranicznych, tak jak Deutsche Bank. Przymierzam się bardziej do stworzenia takiego portfela. Zresztą, tak jak na Deutsche Banku, widzieliście, że mam akcje syntetyczne podłączone na jednym koncie brokerskim. I to w dużej mierze jest do zrobienia, ale jak sobie pomyślę, ile kosztuje dolar albo euro, i sobie przemnożę, że jedna akcja, która na przykład jestem zainteresowany, kosztuje 500 dolarów, i. No i sami rozumiecie, no trzeba mieć naprawdę pokaźny portfel, żeby bawić się w akcje zagraniczne, więc to czasami jest mały problem. Takie spekulacje są fajne, ale jeśli mówimy o takim poważnym inwestowaniu, to wydaje mi się, że 2017 będzie dużo ciekawszy dla portfela polskich akcji. W 2016 roku były też dwa bardzo ważne wydarzenia, które uważam, że osobiście zdałem na 5 z plusem. Nie zarobiłem na nich absolutnie nic, ale nic też nie straciłem. I to jest coś, co polepszyło się w moim inwestowaniu yy, tak, z obserwacji długoletniej. Oczywiście mówię o Brexicie i oczywiście mówię o wyborach w USA. W tym czasie tylko i wyłącznie obserwowałem rynki. To znaczy, nic nie zrobiłem. I uważam to za wielki sukces. I każdy, kto zrobił dokładnie tak samo, ja biję wielkie brawo, bo to jest pozycja gotówkowa, wtedy, kiedy trzeba ją zastosować. Jest takie powiedzenie giełdowe, że najtrudniejsza pozycja to jest pozycja gotówkowa. To znaczy, wtedy, kiedy korci nas, żeby zainwestować, spróbować, pospekulować, włączyć konto foreksowe, może jakiś kontrakt, może na eurodolarze i tak dalej i tak dalej. A to jest moment, kiedy naprawdę jest 50-50 i te ruchy są ogromne. Więc macie dosłownie takie same prawdopodobieństwo, że wasz portfel się, nie wiem, zwielokrotni albo że go w ogóle nie będzie. I jestem bardzo zadowolony, że w tym roku absolutnie, znaczy w tamtym roku absolutnie nie zarobiłem i nie straciłem nic na tych dwóch spektakularnych dla rynków finansowych wydarzeniach. Miałem dużo wątpliwości, czy w ogóle nagrywać tego typu materiały, że miałem w portfelu takie spółki, że zarobiłem tyle konkretnie i tak dalej, bo nie chcę, żeby to było odebrane na zasadzie, a zarobiłem tyle i tyle, oglądajcie mnie, bo się znam na inwestowaniu. Ani w drugą stronę, że ktoś mi tu przyjdzie i ja, Forexowcy wykręcał kilkaset procent, a ty 20% wykręciłeś w rok, co to za wynik. Ja bym chciał rok do roku robić taki wynik, może być nawet mniejszy, biorąc pod uwagę, że 20% i ten procent składany. Rok do roku taki wynik byłby naprawdę super, w szczególności, że cały czas do konta maklerskiego po prostu pieniądze dokładam i też będę wam to w tym roku pokazywał. Jeśli chodzi o waluty, to na pewno na Forexie nie było zaangażowania w 2016. Ja mam jedną walutę, której się przyglądałem, ale ostatecznie jej nie kupiłem. To był fund brytyjski po Brexicie. Wolałem kupić inną walutę od paru miesięcy, zresztą to wspominałem. E, kumuluję sobie rubla tak prawdziwego, normalnego rubla, bez żadnej dźwigni, bez żadnych kontraktów, po prostu przez kantor internetowy rubla, no bo uważam, że to jest bardzo niedoszacowana, niedowartościowana waluta i jakoś tam część oszczędności mam po prostu w rublach, tylko bez żadnej polityki. Mi tutaj moim zdaniem po prostu gospodarka rosyjska wreszcie podnosi się i a była bardzo, bardzo, bardzo nisko. Widać zresztą też hossę na rosyjskim rynku akcji, czego też od dawna nie było widać. Były to najbardziej przecenione akcje, wydaje mi się, w skali Europy. I zmasakrowana waluta. Po prostu na tym poziomie jestem w stanie zarobić dużo więcej, niż kombinując, żeby kilka groszy ugrać na przykład na euro czy na dolarze. Ja wolę z tego dna zbierać tego rubla, żebym się troszeczkę podniósł, a to i tak będzie duży zysk na portfelu. Mam troszeczkę bitcoina, ale to jest taka symboliczna wartość po to, żeby śledzić w ogóle tę sytuację i zobaczyć, jak działa. Ja cały czas też się o kryptowalutach uczę. Wydaje mi się, że dadzą jeszcze sporo zarobić, ale można też na nich kosmicznie stracić. Bardziej traktuję to jako eksperyment i na pewno ogromną spekulację niż jako coś, co zastąpi nam pieniądze. To jest na razie chyba za wcześnie powiedziane. Nie wyobrażam sobie, żeby nagle wymyślano kryptowalutę, ona nie będzie kontrolowana przez rząd. W ogóle sobie nie wyobrażam, że będzie coś niekontrolowanego w ogóle, kompletnie przez rząd. Więc bitcoin jest spekulacyjnym eksperymentem, na pewno będziemy o nim też mówić i ja tam drobną kwotę w bitcoinach mam. Myślę, że jeszcze hiper hossa przed nami, bo to jest tak spekulacyjny instrument, że na pewno jeszcze wiele osób na tym zarobi majątek. Niestety, wydaje mi się, że więcej osób na tym majątek straci. 2016 rok pokazał mi też, że ludzie są zainteresowani na YouTube treściami o inwestowaniu. A myślałem, że nie są, więc miło się zaskoczyłem. Po serii z wapniakiem dostałem bardzo dużo wiadomości, że ludzie chcą się uczyć inwestować na bardzo konkretnych przykładach, więc w 2017 roku powstanie portfel edukacyjny. Będę Wam pokazywał na prawdziwych pieniądzach, na prawdziwym koncie maklerskim, jak i dlaczego coś kupuję. Będzie to specjalna seria, którą, dzięki której będzie można podsumować te transakcje właściwie z całego roku. No i zobaczycie w następnym wideo o co mi dokładnie chodzi, bo musiałam kolejne 10 minut gadać, żeby Wam pokazać, o jaki mam pomysł na portfel edukacyjny doradca TV, ale to już w następnym odcinku. A jestem ciekaw, co wy mieliście w portfelach, na przykład. Może są inwestorzy, którzy też kupowali akcje i fajnie by było pochwalić się wynikami. Kto które akcje przyniosły wam najwięcej zysku, a które przyniosły wam najwięcej nauczki, że nie powinno się ich kupować w danym momencie. Czyli takie sukcesy i porażki, jak chcecie się podzielić takim czymś w komentarzach, to będzie mi bardzo miło, bo wiadomo, giełda jest jednak dosyć spora. No i raczej nie wszyscy gramy tylko na spółkach z WIG20 czy WIG40. Jest tych spółek na tyle dużo, że może też coś fajnego od siebie podpatrzymy i warto będzie pozaglądać sobie wykresy. A jak ktoś trafił tu pierwszy raz i nie chce nic przegapić, to zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Pięknie dziękuję. W momencie nagrywania tego wideo jest Was już prawie 6 tysięcy.